co ma wspólnego Tetris z budowaniem francuskiej osady nad rzeką Świętego Wawrzyńca w XVII wieku? Okazuje się, że sporo. Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. Dzisiejszy materiał jest troszkę nietypowy. Nie dlatego, że będę w nim opowiadał o grze, która pojawi się na Kickstarterze, ale dlatego, że ten materiał powinien pojawić się na kanale gdzieś pod koniec marca, a gra pojawi się na Kickstarterze gdzieś w okolicach września. Więc spory okres czasu, znaczy spory okres minie między tymi dwoma wydarzeniami, ale no takie terminy wysyłania prototypów były. Grą, o której dzisiaj będę mówił, jest Nouvelle France. Autorem tej gry jest Jacques-Dominique Landry, a wydaje to Jacques-Bro Playful Creations. Jacques-Dominique Landry podesłał mi ten prototyp do recenzji, za co serdecznie mu dziękuję. Mam nadzieję, że nie zarżnąłem tych francuskich nazw, bo one są francuskie i właśnie. Swoją drogą, w kawałku, w którym będę wam pokazywał, jak się w tę grę gra i jak ona wygląda, na pewno tę nazwę, ten tytuł gry zarżnę dużo bardziej, ponieważ kręciłem go wcześniej niż ten kawałek, a tutaj już pamiętałem o tym, żeby sprawdzić, jak to się wymawia, więc dobra, nieważne. O czym jest Nouvelle France? O tym, jak Francuzi budują swoją kolonię nad rzeką Świętego Wawrzyńca gdzieś tam w XVII wieku. I jest to gra, która łączy w sobie city building z Tetrisem. Tak. I z podkładaniem sobie trochę świn. Brzmi ciekawie? Zobaczcie za chwilę, jak to się gra. Jak to wygląda? Oczywiście mówimy tutaj o wersji prototypowej. A potem wrócimy tutaj i postaram się wam coś o tej grze opowiedzieć. To znaczy postaram się wam powiedzieć, co myślę o tym, co tutaj zobaczyłem. No to co? Lecimy. No dobra, moi drodzy. To jest Nouvelle France na rozłożonej gotowe do gry. Pewnie zarżnąłem ten tytuł. Postaram się poprawić w podsumowaniu. To, co tutaj widzicie, to jest prototyp. To powinniście wiedzieć, aczkolwiek muszę i tak powiedzieć, że ten prototyp wygląda całkiem nieźle, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę te oto drewniane klocki Tetrisa, które są częścią składową gry. O co chodzi w tej, no, ustalmy, dość abstrakcyjnej grze? Gracze jako francuscy koloniści na początku XVII wieku starają się zbudować osadę gdzieś na brzegu rzeki Świętego Wawrzyńca w Stanach Zjednoczonych. Lato jest krótkie, zima nadchodzi szybko, więc trzeba się spieszyć, budując kościół, młyn i redutę wojskową z tych oto radosnych tetrisowych kafelków. Każdy gracz ma przypisany swój kolor, oczywiście, przepraszam, pokrywający się z kolorami, które występują na tych tetrisowych kaflach, a więc mamy cztery kolory: biały, niebieski, żółty i czerwony. Każdy gracz ma swój kolor. W swojej turze gracz może zbudować część budynku. W tym celu najpierw ciągnie specjalną kartę stali i na tej karcie w 99% będzie przedstawiony rysunek jednego z tych rodzajów klocków. Gracz kładzie tę kartę na odpowiednim miejscu i następnie może wybrać jeden z klocków, do których przypisana jest karta, więc w tym przypadku mogę wybrać klocek z tego rzędu i z tego rzędu, aby zbudować go gdzieś w tych budynkach. No więc powiedzmy, że ja sobie wezmę taki oto ładny krzyż. Teraz gracz buduje ten element na jednym z budynków, pamiętając o trzech kardynalnych zasadach. Zasada numer jeden. Klocek stawiamy zawsze od góry.
Jest to ważna zasada, ponieważ jakby podzasada ta mówi, że nie możemy wsuwać jednego klocka pod inny, który już stoi, a więc takie włożenie tego krzyża, nawet jeżeli on pasuje, jest niemożliwe. Zawsze wstawiamy od góry, no i tak jak w Tetrisie, tutaj by się nam ten klocek zatrzymał. Zasada numer dwa mówi, że jak już wstawiamy, to żadna część klocka nie może wychodzić poza ten obrys fundamentów. Czyli takie ustawienie jest nielegalne, ponieważ ten kawałek wychodzi nam poza obrys. Tak samo takie ustawienie, ponieważ ten kawałek wychodzi nam poza obrys. I zasada numer 3. Wysokość murów nigdzie nie może być większa niż 3. A więc takie ustawienie również nie jest legalne, ponieważ no, mamy tutaj już sporo wyżej. Po ustawieniu klocka dostajemy punkty. Ile? Patrzymy, jaki mamy kolor i dostajemy tyle punktów, ile elementów w naszym kolorze znajduje się na klocku, który właśnie dostawiliśmy. Czyli biały gracz, dostawiając ten krzyż, dostałby 2 punkty. Każdy inny gracz, dostawiając to, dostałby po jednym punkcie. Dodatkowo jest jeszcze zasada, która mówi, że jeżeli jakaś część klocka w naszym kolorze bezpośrednio styka się z innym klockiem i z jakąś częścią w naszym kolorze, to dostajemy dodatkowe punkty. W tym przypadku, gdybym był niebieski i postawił sobie ten klocek tutaj, to dostałbym 1 punkt za niebieski z tego klocka plus 1 punkt za to, że on by się stykał z niebieskim z klocka, który już tam sobie leżał. Banalna sprawa, prawda? Jak najbardziej. Kiedy już ustawię klocek, odrzucam kartę z rzędu, z którego go wziąłem, no i która przechodzi do kolejnego gracza. W swojej turze, jeżeli gracz nie chce brać nic stąd, może wykorzystać jeden ze swoich 3 klocków specjalnych. Oczywiście tylko w jego kolorze. 1, 2 i 3. Trzeba pamiętać, że jakby zasady ich ustawiania, kiedy można je wykorzystać, są bardzo też specjalnie określone w zasadach, w instrukcji. Dodatkowo, kiedy wykorzystuję ten klocek, nie ciągnę karty, ponieważ nic stąd nie będę używał. No i tak ta gra się toczy. I nie byłoby w tym nic może dziwnego, po prostu ustawialibyśmy sobie klocki i dostawali za nie punkty, gdyby nie jedna drobna rzecz. Mianowicie w tej talii kart jest po 4 karty każdego rodzaju, bo są po 4 klocki, więc tylko 4 klocki można wziąć. Ale również gdzieś wewnątrz co pewien czas pojawiają się płatki śniegu. Są 3 płatki śniegu. I wyciągnięcie tego płatka śniegu oznacza, że nadeszły opady śniegu, która jest na chwilę przerwana i następuje punktowanie, dodatkowe punktowanie. Jakie? Bardzo ciekawe. Jak widzicie, obok budynków stoją takie oto kolumienki z kolorowymi klocuszkami. Te kolumienki są 3, one są losowo dokładane do tych 3 budynków. I te kolumienki mówią nam, jak będzie wyglądała punktacja dla danego budynku w trakcie opadów śniegu. Dolny sześcianik mówi, jak będzie punktował budynek w czasie pierwszych opadów, drugich opadów i 3 opadów. W trakcie pierwszych opadów punktuje poziom 1, w trakcie drugich opadów punktuje tylko poziom 2, który został wybudowany, w trakcie 3 tylko poziom 3. I teraz brązowy minus mówi, że w trakcie tych opadów na tym poziomie gracze stracą tyle punktów, ile mają elementów w swoim kolorze. 2 mówi, że gracze zyskają 2 razy tyle punktów, ile mają elementów w swoim kolorze. Plus mówi, że po prostu każdy gracz dostanie tyle punktów, ile ma elementów w swoim kolorze. I teraz to wszystko sprawia, że nie tylko układając nasze klocki będziemy myśleć o tym, jaki klocek ułożyć, żeby zdobyć po prostu punkty, ale też co będzie się działo w przyszłości. Na przykład dokładając ten klocek do tego budynku,
gracz wie, że gracz żółty w drugiej erze straci jeden punkt, znaczy zyska jeden punkt, a w trzeciej śnieżycy straci jeden punkt. Tak samo, gdybym dołożył ten klocek, to wiem, że gracz żółty straci dwa punkty. Można robić sobie pod górę. Dodatkowo, kiedy skończymy budynek, to znaczy od góry nie będzie widać żadnego pola tego szarego obrysu. Nieważne, ono nie musi być faktycznie przykryte, tak? Może to wyglądać w ten sposób. Nadal tego pola pod spodem nie widać z góry. To gracz, który skończył budynek, otrzymuje taką figurkę z punktami. Te punkty są przydzielane na podstawie tego, co jest u góry na tych kolumienkach. I tak toczy się gra do trzeciej śnieżycy. Co ciekawe, po każdej śnieżycy pewien poziom, tak pierwszy, drugi poziom zostają zasypane, potem już trzeci poziom i gra się kończy, ale kiedy pierwszy i drugi poziom są zasypane, to kiedy ustawiamy klocki, to wszystko, co znajdzie się pod śniegiem, nie punktuje, czyli zaraz wam to pokażę, ponieważ śnieg ma jeszcze bardzo jedną fajną cechę. A mianowicie takie oto prototypie drewniane śnieżyce, które, to muszę sobie odsunąć, bo to zajmuje sporo miejsca, które dokładamy do naszego budynku. O! To wymaga trochę wprawy. Nie jest to takie łatwe. Bach! I tak wygląda świat po pierwszej śnieżycy. I teraz, gdybym położył to ten poziom nie punktuje, bo znajduje się pod śniegiem. Po drugiej śnieżycy, zaraz zobaczę, czy znajdę, dokładamy kolejny taki element. O, i znowu mamy więcej śniegu. No i po trzeciej śnieżycy już w zasadzie nic nie dokładamy, bo gra się kończy. No i tak to wygląda. Budujemy mury, dostajemy punkty, zasypuje to śnieg, dostajemy kolejne punkty, czasem tracimy. I kto po trzeciej śnieżycy ma tych punktów najwięcej, jest zwycięzcą. No dobra, spróbujmy to jakoś podsumować. A, poczekajcie, bo oczywiście jak zwykle o czymś zapomniałem. Każdy gracz ma do dyspozycji trzech pomocników, których może wykorzystać. Raz na śnieżycę. Ta pani pozwala zdobyć dwa razy więcej punktów, niż zdobyłoby się normalnie dokładając klocek. Huron pozwala na podejrzenie trzech kart pogody i odłożenie ich w dowolnej kolejności, a ten pan pozwala na zdobycie połowy punktów poza swoją rundą, połowy punktów, które właśnie zdobył przeciwnik, więc warto czasami go przytrzymać. No dobra, teraz to już naprawdę wszystko, idziemy to podsumować. No dobra, moi drodzy. I to jest właśnie Nouvelle France. Tak wygląda, prototypowo, tak się w to gra. Również w pewien sensie prototypowo. Co mogę powiedzieć o tej grze? Od razu wam mówię, to będzie moja opinia, ale nie będę wstawiał oceny takiej twardej, liczbowej, z dwóch względów. Pracuję jeszcze nad trybem solo na przykład. Poza tym między tym momentem, kiedy to kręcę, a kampanią, startem kampanii, została jeszcze masa czasu. Tam no, trochę może się zmienić. Zatem no nie będę, tak? Nie będę dawał jakiejś konkretnej oceny, ale powiem wam, czy według mnie warto mieć oko na tę kampanię. I tyle, po prostu. A także to, co mi się do tej pory w tej grze podoba i nie podoba. No bo takie rzeczy są. Oczywiście. Co mi się podoba? Podoba mi się pomysł. Pomysł wrzucenia Tetrisa w grę logiczną i jeszcze wrzucenie w to jakiegoś klimatu, tak? Wytłumaczenie tej mechaniki tetrisowej czymś,
co wydaje się bardzo sensowne, tak, bo budujemy jakieś budynki. I to pasuje, tak? Pomysł z tym, żeby wykorzystać różne klocki Tetrisa kolorowe i oprzeć na tym punktację, jest moim zdaniem niesamowity. I bardzo mi się tutaj spodobał. Podoba mi się to, że no, jest to gra dość nietypowa. Bo z jednej strony mamy grę logiczną z elementami przestrzennymi, czyli taką dość, wiecie, wymagającą myślowo. Z drugiej strony mamy tutaj elementy take that, tej mechaniki, gdzie po prostu robimy komuś złośliwości i robimy komuś pod górę, tak? Wstawianie złośliwe tak tych tetrisowych elementów, żeby czyjś kolor wypadł na tym polu, tak, na tym poziomie, który będzie punktowany ujemnie, to jest, wiecie, w grze logicznej to jest wyższy poziom złośliwości, tak? I bardzo mi się ten element podoba. Ten element take that w logicznej grze trafił do mnie. On jest taki, czy pomóc sobie, czy jednak odjąć ci punkty, tak? Oto jest pytanie. Naprawdę bardzo fajnie to jest skonstruowane. Cały ten element przestrzenny mi się podoba, bo ma sens, jest ciekawie zrobiony. Nie ma takiej, wiecie, nie ma tego nacisku na to, że trzeba te mury budować takie ścisłe, piękne, wiesz, że wszystko do siebie ładnie pasuje. Nie, ta zasada, że budujemy od góry i po prostu musimy zapełnić, jakby patrząc od góry, całe fundamenty, jest bardzo ciekawa. Sprawia, że ta gra pomimo marszczenia zwojów, tak, bo tam trzeba trochę pomyśleć, ale robi się nieco prostsza. Cały ten element przestrzenny bardzo ładnie się z tą grą komponuje i jest taki fajny, po prostu fajny. A śnieżyca. Blokowanie, sam pomysł śnieżycy, blokowanie tą śnieżycą punktów, tak? Czyli zaśnieżyło, to jak ustawiamy klocek, to nie dostajemy punktów za to, co jest gdzieś tam na dole. Jest też bardzo ciekawie zrobiony i powoduje, że trzeba się nakombinować przy tej grze. Podoba mi się również to, jak ona wygląda. Tutaj mam wrażenie, że jest to taki troszkę kasus Santorini. Gra logiczna, gdyby wyglądała siermiężnie, to nikt by na nią nie zwrócił uwagi. Tutaj poprzez zastosowanie tych sporych elementów tetrisowych, poprzez zastosowanie tych w prototypie drewnianych, nie wiem jak to nazwać, kafli śnieżycy. One podobno mają też być chyba drewniane w jakimś tam deluxe edition i tak dalej. Ta gra ma coś, co Amerykanie nazywają table presence. Po polsku to będzie, nie wiem jak to przetłumaczyć, obecność na stole. Kiedy grasz w Nouvelle France, to widać. I ludzie będą podchodzili zaciekawieni, co to jest. Jak to wygląda? To jest właśnie ten kasus Santorini. Jak grasz w Santorini, to o, jakie to jest śliczne, a tutaj, kurde, ale to jest fajne, klocki, tu budujesz, tu coś. Przyciąga uwagę i robi to świetnie, tak? Podoba mi się właśnie to, jak ona jest wykonana. Ciekawe, kolory nawet, one są takie stłumione, ale też fajnie pasują, bo to nie jest jakaś tam turboradosna rzecz, tak? Po prostu zima nadchodzi. Podoba mi się pomysł z tym zagrywaniem kart, że nie mamy pełnej palety klocków do wyboru, tylko tam, gdzie są karty. Kart jest tyle, że akurat wystarczy na klocki. Podoba mi się to też, że mamy te swoje trzy klocki, które możemy użyć do budowy i że one mogą wejść w konkretnych momentach. Trzeba je przemyśleć i jest trochę taki push your luck, jeżeli chodzi o to, czy jeszcze mogę poczekać, a może sobie wytrzymam. Także to są rzeczy, które mi się podobają i jest krótka. Naprawdę jest krótka. To jest zadziwiające. I teraz to, co mi się w tej grze nie podoba. Jest dziwne skalowanie. Znaczy, to trochę mnie uwiera to skalowanie. Na dwie osoby to jest
bardzo ciekawy pojedynek umysłów, gdzie no, wie, czy ja dam sobie punkty, czy spróbuję jemu zabrać, wiecie, takie kombinowanie. Z drugiej strony dużo kolorów nie gra, więc jest takie no to wiecie, biorę to tylko i patrzę tylko na dwa kolory z czterech, więc odpada mi część kombinowania. Z drugiej strony muszę, dziwnie. Na więcej osób coraz więcej kolorów gra, więc muszę patrzeć na coraz więcej kolorów, które wstawiam, żeby, wiecie, inni nie punktowali na zaśnieżeniach jakoś fajnie, ale mam wrażenie, że ma się trochę mniejszą kontrolę nad własnym losem, bo między mną a między jednym a drugim moim ruchem na stole pojawiają się trzy klocki, trzy karty zostają wyciągnięte i już ten, wiecie, taki push your luck, jeżeli chodzi o wystawianie swoich elementów, zaczyna być, wiecie, albo wystawię, albo nie wystawię. Tak, mam 2-3 rundy na podjęcie decyzji. Troszkę większy chaos, gra się nadal dobrze, tak, ale mam wrażenie, że no, ciężko mi jest powiedzieć, jak to jest z tym skalowaniem. Każda wersja ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Ale z drugiej strony nie ma w sumie chyba w żadnej liczebności czegoś takiego, że czujesz, że gra się wybitnie źle. Tak? Przy okazji pracuję jeszcze nad trybem solo. Nie wiem, jak to ma wyglądać. Zobaczymy. Kolejna rzecz, która trochę mnie zastanawia, nie wiem, to jest dziwne. Te figurki, które tam stoją, one są, bo nie wiem, mają być i trzymać podstawki z punktami tylko? Nie wiem, to dziwnie wygląda. Ale to takie marudzenie, wiecie, po co jakiś element jest. No dobra, to w zasadzie tyle z tych rzeczy, które mi się w Nouvelle France podobają i nie podobają. Czas na podsumowanie. Trzy pytania, trzy odpowiedzi, chociaż one będą takie trochę krank, bo sporo rzeczy nie wiem, więc po pierwsze begiegowa ocena, nie ma begiegowej oceny. Powiem wam jednak, że ta gra była dla mnie sporym, pozytywnym zaskoczeniem, bo kiedy ją otworzyłem z kumplem, zobaczyłem, ja pierniczę, co to jest w ogóle, drama, co tu się dzieje? Drewno, jakieś klocki, Tetris, tu jakieś wielkie drewniane elementy, co chodzi w ogóle, co jest grane? A potem zaczęliśmy grać, i pierwszej partii co prawda nie dokończyliśmy, bo nie udało się, ale kurczę, jak to fajnie zatrybiło. I każda kolejna partia, którą grałem, była takim jeszcze większym, fajnym odkryciem, czegoś nowego. I ja wiem, że Nouvelle France będę śledził, będę dowiadywał się kiedy, co, jak z kampanią, co się zmienia, jak się zmienia w tej grze w trakcie, bo to jest bardzo ciekawy produkt. I Nouvelle France jest na pewno grą, na którą będę zwracał uwagę i o której będę mówił, jak tylko się pojawi na Kickstarterze, bo moim zdaniem warto na nią zwrócić uwagę. I warto o niej pamiętać gdzieś w okolicach tego września. Także to tyle, jeżeli chodzi o moją ocenę begiegową. Czy wesprę grę? Nie wiem, po ile będzie. Niestety nie byłem w stanie się jeszcze tego dowiedzieć, a całkiem możliwe, że tak. Tylko muszę dowiedzieć się, ile to będzie kosztować, tak? Bo no, tu będzie sporo drewna, wersja deluxe, oczywiście chciałbym deluxe, bo to wiecie, taka fajna, wypasiona. Ciekawe, jak będą wyglądały koszty, tak? Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś turbo drogie i turbo, wiecie, przepłacone w zasadzie, ale będę miał to na uwadze. I pytanie numer 3. No nie, ten prototyp nie zostaje. Niestety musi pojechać dalej. Dlatego właśnie ten materiał jest tak wcześnie, bo wcześniej tę grę dostałem i ona musi już sobie pojechać, więc mógłbym to zostawić i wrzucić gdzieś w sierpniu, tak? Ale no nie chcę wrzucać materiału po 3 miesiącach czy 4 od jego nakręcenia. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień.
czy nawet po pół roku, bo no, on może być już mocno, mocno zdezaktualizowany. A chodzi mi o to, żebyście mieli na uwadze, że coś takiego jest. Żebyście, no pewnie i tak zapomnicie, ale przypomnę wam. A co? Także, no niestety, to musi wyjechać, ale jakbym ten dorwał, tę grę, to zostanie, bo nie mam czegoś takiego. No nie mam. I chciałbym to mieć. Naprawdę chciałbym to mieć. No dobra. Tyle na dzisiaj. Nouvelle France. Zobaczymy we wrześniu. Tak? Będę wam przypominał. Dzięki, że to obejrzeliście, dzięki, że to wytrzymaliście. Jak zwykle, lajkujcie, komentujcie, zaglądajcie na Instagrama, zaglądajcie na Facebooka, linki są w opisie. Głoście dobre słowo o moim kanale. Jeżeli jakimś cudem oglądacie, tak? Jeżeli podoba się wam to, co robię, to może mnie będziecie chcieli wesprzeć na Patronite. Linki są na dole i tutaj pod tym i... Ale zaglądajcie też do innych recenzentów, tych na wideo, tych na blogach pisanych i tych, co robią podcasty, żeby zasięgać opinii o planszówkach u wielu różnych osób. A przede wszystkim dużo grajcie w planszówki, bo jak nie będziecie grać w planszówki, to dla kogo ja to robię? No dobra, to na dzisiaj tyle. Dzięki wielkie i do zobaczyska.